Wisłą, nad Wisłą szeroką. Murarzy rozgwarzył się śpiew i płynie piosenka murarska wysoko i płynie przez noce i dnie. O nowej Kochucie piosenka, o nowej Kochucie melodia. A taka jest prosta i taka jest piękna i taka najbliższa z melodii. O nowej Kochucie piosenka, o nowej Kochucie są słowa. I taka jest prosta i taka jest piękna i nowa jak Huta jest nowa. Starania o uznanie Nowej Huty za pomnik historii rozpoczęły się w 2004 roku od uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa przyjętej z inicjatywy ówczesnego radnego Macieja Twaroga, która podkreślała starania o uznanie Nowej Huty za pomnik historii, a w dalszej kolejności wpisanie jej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy wniosek, pierwsza dokumentacja w tej sprawie została przygotowana przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, głównie przez profesora Waldemara Komorowskiego, Pawła Jagło oraz Halinę Rojkowską-Tasak. Ta dokumentacja została złożona w 2010 roku. Jej aktualizacja była przygotowana w roku 2013. Następnie sprawa na kilka lat ugrzęzła w martwym punkcie. Okazja do jej ponowienia pojawiła się po utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta w 2019 roku. Nareszcie mamy to, to znaczy faktycznie wpis Nowej Huty na listę pomników historii Rzeczpospolitej. Bogu dzięki, w ostatnich dwóch latach rzeczywiście ów wniosek został przygotowany, zresztą fantastycznie, przez pana doktora Jarosława Klasia. Nie kryję, że tu było mi dane być zaszczyconym podwójną rolą, to znaczy przede wszystkim byłem jednym z głównych autorów planu ochrony Parku Kulturowego. Rzeczywiście trudno nie oddać ogromnej roli kilku osobom, które muszę wymienić. Pierwszą jest na pewno do niedawna jeden z najlepszych ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Polskich, pan Roman Marcinek. To był ten przyjaciel i człowiek, który namówił mnie w ogóle do podjęcia tematu planu ochrony Parku Kulturowego Nowej Huty. Włożył na pewno najwięcej w to opracowanie i jego dorobek tutaj jest absolutnie jednoznacznie znakomity. Dwie kolejne osoby to oczywiście pani profesor Urszula Forczek-Brataniec, absolutnie najlepsza i najbardziej kompetentna w tej chwili pani ekspert od ocen oddziaływania wizualnego i krajobrazowego w przeróżnych uwarunkowaniach, w przeróżnych dokumentacjach, no ale to ona stworzyła ten główny, wspierana zresztą przez wspaniałą Paulinę Nosalską, stworzyła ten główny zrąb opracowania uwarunkowań widokowych w Nowej Hucie. No i oczywiście dwaj doktorzy, dr Krzysztof Wielgus, no autor metody specjalnie udoskonalonej przez niego autorsko, metody oczywiście profesora Janusza Bogdanowskiego, naszego mistrza, i pan dr Andrzej Siwek. O nowej Kochucie piosenka, o nowej Kochucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna, i nowa jak Huta jest nowa. Kilka dni temu w Warszawie odebrałem z rąk pana prezydenta Dudy dokument mówiący o tym, że stara Nowa Huta została wpisana na listę pomników historii. To bardzo ważny dokument, dokument, który potwierdza rolę Huty, potwierdza kwestię zabytkowości, bo to jest pierwszy krok do tego, aby móc wpisać Nową Hutę na listę światowego dziedzictwa.
I na ten temat już rozmawiałem z panem profesorem Kleibergiem, który odpowiada za te wszystkie sprawy z tym związane i sądzę, że będziemy to także procedować. O nowej dochucie piosenka, o nowej dochucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna, i nowa jak huta jest nowa. Nowa huta. Z tym zderzeniem socrealizmu z polskim modernizmem stała się wielkim dziełem polskich architektów. Muszę Państwu powiedzieć, że jako krakowianin, że są ludzie, którzy uwielbiają Nową Hutę ze względu na jej współczesne walory mieszkalne. Popatrzymy na te nowe zespoły mieszkalne, które dzisiaj powstają, gdzie jak czasem mówimy, ludzie zderzają się brzuchami na balkonach z sąsiedniego budynku, bo tak niewielkie są niestety odstępy między budynkami, tak ciasna jest ta zabudowa. I spojrzymy na tą przestrzeń architektury Nowej Huty z pięknymi podwórzami, z wielką ilością zieleni, z przedszkolami, szkołami dla dzieci, wśród których mimo tego, że nie przewidywała władza ludowa miejsca, jednak znalazły się również i parafie, i kościoły, i zostały zbudowane, bo tego chcieli ludzie i przetworzyli i tak ten socrealistyczny model ideologiczny po swojemu, w taki sposób jak chcieli, jest też świadectwem zwycięstwa, właśnie poczucia wolności i naszych wartości kulturowych nad tymi narzucanymi nam z zewnątrz, ale zarazem jest także i wielkim świadectwem historii.